To są gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie, równie serdecznie witam moich i Państwa gości, którymi w naszym studiu są Włodzimierz Ziętarski, dziennikarz motoryzacyjny, prezes Stowarzyszenia Kierowca.pl oraz Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza. Witam Panów bardzo serdecznie, dzień dobry. Rozpoczynamy naszą rozmowę na temat bardzo ważny, bardzo istotny i niestety cały czas aktualny, czyli temat związany z tym, czy Polacy, polscy kierowcy jeżdżą po alkoholu. No odpowiedź jest jasna, bo przynajmniej część jeździ, tak się zdarza. Mamy kampanię Trzeźwi na drodze, o której zaraz pan prezes szerzej opowie. Kampania na rzecz przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych, co też myślę, że jest ważne, że tutaj nie tylko alkohol włączamy w jazdę pod wpływem. Właśnie tutaj szerzej zdecydowanie obejmujemy ten temat. I chyba nikt nie ma wątpliwości, że takie akcje cały czas są potrzebne, tym bardziej, że statystyki za ubiegły rok wyglądają tak, jak wyglądają. A na naszej antenie o tym mówił Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Posłuchajmy. Prowadzimy oczywiście statystyki związane z liczbą kierujących zatrzymanych przez nas, którzy byli właśnie pod działaniem alkoholu. I tylko w zeszłym roku to było ponad 104 000 kierujących pod działaniem alkoholu. Ta liczba na szczęście z roku na rok jest coraz mniejsza. To pociesza. No ale pamiętajmy, że tylko w ubiegłym roku z rąk nietrzeźwych kierowców zginęły 203 osoby. I statystyki to jedno, to były statystyki za ubiegły rok, życie to drugie. Panie prezesie, jeszcze zapytam, czy są informacje, są statystyki dotyczące tego, jak w tych pierwszych miesiącach 2019 roku te statystyki wyglądają? Czy rzeczywiście jest tak, jak tutaj we wspomnianym materiale, że z roku na rok jest lepiej? No, to po raz pierwszy jest tak, że z roku na rok jest gorzej, dlatego że po 7 miesiącach tych zatrzymań, zerkam do swoich notatek, było 63 000 do końca lipca i to było o nieco ponad 3 000 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oczywiście to jest tego rodzaju informacja, która zostanie, czy jest jakoś też pochodną tego, jak intensywne są działania policji. One być może są intensywniejsze, ale to znaczy, że jeśli są intensywniejsze, to jakby ujawniają problem, który obiektywnie istnieje. A więc żeby to sobie tak uzmysłowić i łatwiej przeliczyć, to jest około 300 osób dziennie zatrzymanych w całej Polsce pod wpływem alkoholu za kierownicą. To jednak robi wrażenie. To teraz ja tak zapytam trochę na przekór, panie prezesie, skoro rozmawiamy między innymi o kampanii Trzeźwi na drodze, to czy takie kampanie w Polsce w takim razie przynoszą jakiś skutek, czy nie przynoszą? Jak to jest? Na pewno musimy podejmować działania profilaktyczne, chociaż chciałoby się, żeby ich skutek był bardziej zauważalny statystycznie, ale te działania profilaktyczne być może powinny być kierowane do trochę innych grup ludzi, nie tak szeroko, jak to miało miejsce do tej pory. I kampania Trzeźwi na drodze, którą Instytut Łukasiewicza zrealizował wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości, taki cel właśnie sobie postawiła, dlatego że materiały edukacyjne dotyczące wpływu alkoholu na organizm kierującego skierowaliśmy przede wszystkim do tych, którzy dopiero uczą się jeżdżenia samochodem, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy. Te materiały trafiły właśnie do szkół nauki jazdy i do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, dlatego że mamy takie wrażenie, że w programie edukacyjnym, który towarzyszy zdobywaniu prawa jazdy, ten problem nie ma wyraźnej, istotnej ekspozycji, a powinien taką mieć. No już dostajemy pierwsze sygnały, chociaż dopiero w ubiegłym tygodniu te materiały trafiły do wszystkich punktów, które wybraliśmy. Dostajemy pierwsze sygnały ze szkół nauki jazdy, że to będzie cenna pomoc w procesie kształcenia, więc cieszymy się, że mogliśmy takie pożyteczne materiały przygotować i dostarczyć w całym kraju. Panie redaktorze, wydaje się, że w tym procesie szkolenia kierowców wielu rzeczy brakuje. Tutaj słyszymy o kolejnej rzeczy, czyli edukacji na temat tego, co może zrobić z kierowcą, z samochodem i z osobami postronnymi alkohol. Siedzę tak ze spuszczoną głową i powiem szczerze, próbuję znaleźć w sobie jakieś takie pokłady pomysłów, które miałem przez całe lata. Dziś doszedłem już do tego, jako bardzo aktywnie działający człowiek w dziedzinie bezpieczeństwa na drodze, że ręce mi opadają i powiem, że panie prezesie, mnie się wydaje, że te wszystkie działania, o których pan mówi, są cenne. Bardzo, ponieważ powinny być one powszechne. Tylko doszliśmy do takiego momentu, kiedy trzeba zrobić coś, co jest radykalne i wstrząsające. Po pierwsze, tak jak zawsze byłem łagodny dziadek i uważałem, że to w porządku, dobrze, to się jakoś tam załatwi, damy radę inaczej. Nie damy rady. Jeżeli nie będzie radykalnych kar, to na pewno z tego nie wyjdziemy. Po drugie, jest sytuacja tego rodzaju, o której zresztą pan wspominał. Edukacja. Słuchajcie, ta edukacja, ona naprawdę kuleje. Ona nie jest edukacją. Wie pan, ona jest czymś, co jest właściwie odfajkowaniem sprawy. Ja obejrzałem teraz w internecie, taki poszedł Miejskie Zakłady Komunikacyjne, czy nie wiem, kto to zrobił, czy ktoś tu w Warszawie, organizator ruchu drogowego, zrobili z Piotrkiem Franczyskim taką reklamę bezpiecznej jazdy. O takiej pani, która do świętego Piotra przyszła i tam puka i tak dalej. I pomyślałem sobie tak, no bardzo inteligentne, piękne, świetny aktor, ale to jest tak, że siedzimy sobie w domu przed telewizorem i mówię, o to ta pani narozrabiała, ta pani, a ja to nie. Wypiję sobie wieczorem, to mi tam do rana przyjdzie. Wiecie co panowie, tak jak tu siedzimy, tu wiele osób siedziało, bardzo mądrych też, trzeba potrząsnąć tymi ludźmi. Tym narodem trzeba potrząsnąć, naprawdę. Już Unia Europejska to mówi o tym dziale bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wrócił Andrzej Grzegorczyk, wieloletni kiedyś szef Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego. I tak, Unia Europejska wreszcie zobaczyła człowieka, że to jest przyczyna największa wypadku. Jak to zrobić? Nie wiem, kiedyś się zrzymałem na ministra Ziobro, że on za bardzo każe, że chciałby tu przyłożyć, ale dzisiaj myślę sobie, że to jest jedyna droga chyba. Panowie, jeżeli mówimy o tym, że trzeba wstrząsnąć rzeczywiście gdzieś Polakami w kontekście ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drodze, alkoholu, środków psychoaktywnych, ja kilka dobrych lat temu obejrzałem taką kampanię z zagranicy, gdzieś na YouTubie chyba trafiłem na te filmiki, ona była bardzo drastyczna. No właśnie. Ale uderzyła mnie niesamowicie, miałem ciarki na ciele po prostu i fragment tej kampanii, bo w całości na pewno tego nie możemy państwu pokazać, ale zachęcam właśnie do wygrzebania sobie. Tak, panie redaktorze. Zobaczmy. I nie boimy się. Ale myślę, że ten fragment też jest dostatecznie mocny. Zobaczmy właśnie, jak ta kampania przeciwdziałająca piciu i prowadzeniu pojazdów wygląda za granicą. Z jednej strony wielu informacji możemy się tutaj domyśleć, co się dalej wydarzyło, ale rzeczywiście ten przekaz jest dosyć mocny. Panie prezesie, czy nie powinny być właśnie takie kampanie kierowane do polskich kierowców? Tak, ja jestem jak najbardziej za i słuchałem tego, co pan mówił, z ogromnym zainteresowaniem i przede wszystkim takim szacunkiem, bo mało kto potrafi z perspektywy wielu lat aktywności w takiej działalności edukacyjnej, jaką pan od wielu lat prowadzi, powiedzieć: Holender, to może nie działa, to jest za łagodne, to nie zdaje egzaminu. I ja też jestem zwolennikiem tego, aby polityka karna bardzo mocno odstraszała od działań, które przynoszą tak drastyczne skutki, jak widzieliśmy na tym filmie. Ale jest tak, że minister Ziobro, którego pan wspomniał, oprócz możliwości wpływania na politykę karną, dysponuje również Funduszem Sprawiedliwości, który jest takim funduszem pomocy ofiarom, ale także funduszem prewencji. I my próbowaliśmy, taki jest też wymiar tych materiałów, troszeczkę zmienić perspektywę, bo zazwyczaj mówi się do bliżej nieokreślonego odbiorcy, tak jak pan powiedział, który siedzi przed telewizorem i mówi mu się: pijani kierowcy są niedobrzy. A ten siedzi przed telewizorem i mówi: no dobrze, ale przecież ja nie jestem pijanym kierowcą. Dopiero kiedy wypije jedną, drugą, trzecią dawkę alkoholu, wtedy zaczyna się problem, dlatego że alkohol jako substancja psychoaktywna osłabia zmysł krytyczny na temat tego, w jakim stanie jesteśmy. To jest istota sprawy. Gdyby alkohol nie działał tak, jak działa, to nikt mający rozum nie wsiadłby za kierownicę po alkoholu. Dlatego duża część naszych działań jest też nakierowana na osoby, które mogą powstrzymać pijanego kierowcę. To są ludzie bliscy, którzy z nim piją, którzy jakby albo dają mu przyzwolenie, albo mówią mu: stary, nie wygłupiaj się, wypiliśmy za dużo, nie możesz wsiąść za kierownicę, to jest w ogóle, nie wchodzi w grę. Ale co więcej, to są domownicy, którzy rano mówią: no wczoraj jednak przy telewizorze wypiłeś 4 piwa, a spałeś tylko 5 czy 6 godzin. Znam ten temat dobrze, znam, nieważne skąd. I teraz coś mi pan powie, taki człowiek rano wstaje, mąż wstaje rano, żona wie, że jest... może być, nie wiem, bo nie ma może alkomatu w domu. Noc była męcząca. A on mówi: proszę mi, nie ograniczysz mojej wolności, to ja podejmuję decyzję. No tak może powiedzieć, to prawda. I tak mówią. I wtedy jest problem, co zrobić? Zabrać kluczyki, wezwać policję? No nie wiem, no to są... Wobec własnego męża, tak, to jest bardzo trudne. To są szalone problemy, no. To są szalone problemy, ale nie rozwiążemy tego inaczej, jak tylko pokazując, że ten, kto rano podejmuje te decyzje, często ma fałszywy obraz sytuacji, bo ludzie, zgodzi się pan z tym jako wieloletni praktyk, mają takie przekonanie, że jeśli zjedzą coś tłustego, jeśli wezmą długi, zimny prysznic, to na pewno wszystkie problemy ustąpią. Tymczasem, proszę państwa, mówię do widzów tego programu i do wszystkich, którzy zechcą słuchać, to nie jest tak. To nie jest tak jak z siłownią, że pójdziemy na siłownię i wypocimy sobie 1000 kalorii i okej, te 2 pączki zjedzone właśnie zostały wypocone. Czyli nie ma cudownych sposobów na wytrzeźwienie. Tylko wątroba w 90 kilku procentach wątroba jest odpowiedzialna za to, żeby wydalić alkohol z organizmu i ona robi to w swoim tempie. I choćbyśmy 10 pryszniców wzięli i zjedli 10 golonek, to ona to będzie robić w swoim tempie. Ja bym chciał odnieść się do tego filmu, jeżeli pan pozwoli, to co pan pokazał, żeby tego nie zostawiać na boku. Zwróćcie państwo uwagę, te filmy, które pokazywane są w różnych telewizjach świata, są mniej lub bardziej edukacyjne, mniej lub bardziej drastyczne, ale cierpią moim zdaniem na mają jeden mankament, jedną wadę. One są chłodną fabułą, choćby nie wiem jak drastyczne obrazki tam były. Zwróćcie uwagę, ktoś tam jedzie, ja sobie siedzę, oglądam, ole faria, zobacz, siadł za kierownicą, no kretyn chyba, nie? Słuchajcie, ja bym odarł te wszystkie filmiki z tej fabuły, które są, ponieważ one nie wnoszą niczego. Ja bym po prostu robił krótkie informacje o tym konkretnym wypadku, który się zdarzył. Pan Michał X. To takie krótkie informacje możemy znaleźć. Ale przykład... w obrazku i pokazać, proszę bardzo, to rodzina mu się rozwaliła, nie istnieje. Wszystko to, nie mówiąc nazwiska, tylko zrobić taką statystykę. Ci ludzie nie wiedzą, co się dzieje z taką rodziną po takim wypadku. To jest totalna demolka. No, te krótkie informacje robią ogromne wrażenie. My w takim stylizowanym na gazetę prostym wydawnictwie, które jest tylko komplementarne, dodatkowe w stosunku do poradnika zapobiegania prowadzeniu pojazdu pod wpływem substancji psychoaktywnych, pokazujemy takie drastyczne historie. W Rybniku 7-letni chłopiec śmiertelnie potrącony przez pijanego kierującego. W Zgierzu pijany sprawca śmiertelnego wypadku ucieka z miejsca zdarzenia. W Gruszewni nietrzeźwy kierowca zabił cenionego lekarza, bo to jest, tak jak powiedział pan redaktor, za każdą z tych bezsensownych śmierci, a takich jest ponad 200 w skali roku, stoi bezmiar tragedii całego rodziny, bliskich. To znaczy, bo własnej rodzinie wiem, co znaczy, kiedy wypadek. Tylko powiem wam tak, to wszystko, co pan tu mówi, z pełnym szacunkiem, bo to jest gazeta ważna, Trzeźwi na drodze. Tylko jaki pijany weźmie gazetę Trzeźwi na drodze? Siła wielka jest w telewizji i w internecie. No powiedzmy sobie szczerze, ja jestem przez dziennikarza lata całe i widzę, że powoli prasa pisana, powoli zaczyna gdzieś gubić swoje dojście do ludzi. I powtarzam to w Polsacie. Kiedyś pamiętam, chciałem naciskać presa Kurskiego. Macie w ręku, powiedziałem sobie taką rzecz. Mówię o tej nowej ekipie Kurskiego. Dlaczego nie wydzielicie jakichś takich materiałów? Dlaczego nie dogadacie się z Krajową Radą Bezpieczeństwa Drogowego, żebyście dali za darmo na takie kawałki ostre, zdecydowane? Ale to musi być kampania ogólnospołeczna. Skończy się ten cholerny czas teraz tych wyborów. Będziemy mogli rozmawiać spokojnie. Nie będziemy mieli żadnych politycznych podtekstów. Ja zawsze błagam, bezpieczeństwo nie ma politycznego znaczka i wtedy może rzeczywiście pójdziemy z masą w te media. A mi się wydaje, że też potrzebne są takie rozwiązania systemowe dotyczące naszych najmłodszych lat, wtedy kiedy zaczynamy dopiero się kształcić i wtedy ta edukacja moim zdaniem powinna już się zaczynać, powinniśmy właśnie wtedy kształtować młodego kierowcę, ale o tym za moment sobie porozmawiamy szerzej. Na antenie gorących pytań w telewizji w Polsce.pl zachęcam państwa do tego, żeby pozostać z nami. I wracamy na antenę gorących pytań w telewizji w Polsce.pl. Gorąco pytamy o to, czy Polacy, czy kierowcy Polacy jeżdżą po alkoholu, kierujący Polacy, można tak to stwierdzić. Rozmawiamy sobie na temat tego problemu, bo niestety część kierowców decyduje się jednak wsiąść po alkoholu za kierownicę swojego pojazdu. Włodzimierz Ziętarski, dziennikarz motoryzacyjny, prezes Stowarzyszenia Kierowca.pl i Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza, razem ze mną w studiu ponownie. Witam panowie i kontynuujemy naszą rozmowę na temat kierowców, ale w ogóle Bo ktoś może oglądać ten program i się zastanawiać, no dobra, ale jak wypiję sobie właśnie tą lampkę wina, czy kieliszek, nie wiem, wódki, zjem dobrze, czy nawet troszeczkę więcej, to co się takiego stanie, że nie mogę kierować pojazdem, panie prezesie? No, już bardzo szybko po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu nasze zdolności takie psychofizyczne ulegają redukcji. To zaczyna się od ograniczenia pola widzenia. Już przy 0,5 promila alkoholu to bardzo wyraźnie to ograniczenie następuje, ale oczywiście przede wszystkim jest to utrata zdolności oceny sytuacji na drodze i refleksu. A więc tego wszystkiego, co decyduje o naszej sprawności jako kierowcy, bo te parametry mają ogromne znaczenie dla podejmowania właściwych decyzji. Ale jest prawdą to, co pan powiedział, że ludzie bardzo często nie widzą tego związku przyczynowo-skutkowego, bo bardzo mało w ogóle wiemy na temat tego, jak działa na nas alkohol. No i można powiedzieć trochę pesymistycznie, jak usłyszeliśmy tutaj przed chwilą, że te wieloletnie działania edukacyjne przynoszą relatywnie niewielki efekt. Realistycznie trzeba to oceniać sytuację. Ale czy możemy z nich zrezygnować? No nie możemy, dlatego że wszystko zaczyna się od wychowania, od edukacji, także w tych najmłodszych latach. My mówimy dzisiaj o problemie pijanych kierowców na drogach, ale proszę zwrócić uwagę, zwłaszcza w takim mieście jak Warszawa, jakim problemem stają się piesi, którzy nie wiadomo, czy nie są kierowcami, na hulajnogach, na rowerach, którzy również jakby zupełnie inne mają podejście do kwestii alkoholu, prawda? O tych rowerzystach i tych, to jeszcze, ale wejdę panu w zdanie tutaj. Pan powiedział bardzo ważne rzeczy o tym jeszcze, o tej edukacji, ale ta edukacja jest w rodzinach. Słuchajcie, ja wam powiem tak, ja mieszkam 40 km od Warszawy. To daję taki przykład bardzo konkretny. Któregoś dnia siedzę w domu, jest godzina 21 i widzę na pasku dziennikarzy, rozbiło się samochodem, chodziło o upadek mojego syna, jeden nie żyje, drugi... I ja nagle sobie uświadamiam, że ja przed chwilą wypiłem kieliszek jakiegoś tam alkoholu. I jestem w dramatycznej sytuacji, ponieważ tak, nie mam transportu, nie mogę wsiąść w auto i od razu pojechać do szpitala. I teraz jedno mam takie do przemyślenia dla wszystkich, takie stanie. Jak przychodzę do domu, nigdy siadam i wszyscy nie są w domu, nigdy nie piję alkoholu. Rozluźniam się po prostu, nie dlatego, że być może będę potrzebny, a może komuś w rodzinie coś się stanie, a może gdzieś trzeba będzie pojechać, wtedy nagle stajesz przed takim dylematem. Dobra, jadę ratować, bo na przykład córka rodzi, nie? Albo drugie myślenie, kurczę, ale ja wypiłem. Co ważniejsze, jaka racja? Nie dopuszczajmy do tego. No. To jest ogromnie ważne, co pan powiedział, bo są ludzie o bardziej konserwatywnych poglądach, którzy na przykład uważają, że do 18 roku życia swoich dzieci nie będą pić alkoholu. Dlatego, że w każdej chwili może się zdarzyć, że trzeba dziecku udzielić pomocy, że wydarzy się coś, na co nie ma wpływu. Żona nie wróciła z pracy, coś się zdarzyło. Siadam, jadę. A tu nie jadę, muszę wołać taksówkę, a nie wiadomo kogo, do sąsiada. Jest pytanie o ocenę takiej postawy społecznej. Ona w dużej mierze bywa kwestionowana jako rodzaj dziwactwa, bigotu, czegoś niezrozumiałego, podczas gdy motywacja tego typu założenia wynika z takiej właśnie racjonalnej analizy sytuacji. My w ogóle jakby źle reagujemy w życiu społecznym, jeśli ktoś odmawia alkoholu. No. Ze mną się nie napijesz, no jak to, ale trochę, to przecież nic się nie stanie. Bez alkoholu nie ma zabawy. To też takie... I to jest problem, który jest szerszy. On stanowi w pewnej mierze fundament zjawiska, o którym rozmawiamy, że alkohol jest traktowany trochę jak normalny środek spożywczy. Na każdym rogu jest sklep, w którym można kupić alkohol praktycznie o każdej porze. Jest bardzo silny marketing alkoholu niskoprocentowego. W związku z tym, no tak jest. Jeszcze taka sytuacja i to jest aż smutne. Bardzo wielu ludzi piszących o motoryzacji, bardzo wielu, może paru, ale dość znaczących, uważa, że my problem demonizujemy. Że biorą do ręki te statystyki i mówią, no ale panowie, no przecież to gdzieś tam w innych krajach jest jeszcze więcej, a w Anglii tam wyższe normy i tak dalej. Tylko to jest też problem ze statystykami, że one właśnie nie oddają dramatu pojedynczych osób. No właśnie, no. I teraz słuchajcie, a gdyby tak sobie tutaj, przy tym stole, z tej telewizji padło takie hasło, po pierwsze, PARPA powinna zmienić troszeczkę działanie na jeszcze bardziej radykalne, ale nie tylko w sensie programu, ale nacisku na władzę. Wywierania nacisku na tych, którzy rządzą środkami masowego przekazu, żeby oni byli tej partii i wszystkim ludziom, którzy tym zajmują, bardziej przychylni. I szukajmy nowych rozwiązań. Słuchajcie, dzisiaj jak ja rozmawiam z młodymi ludźmi, to ja jestem, kurczę, blady z innej epoki facet, no. Wczoraj byłem nawet w takim spotkaniu, gdzie wręczałem nagrody za najnowsze rozwiązania technologiczne. Się okazało, że szyba zwykła w domu jest dzisiaj producentem energii elektrycznej, czyli wieżowce będą same produkowały energię elektryczną dla siebie, dla tego wieżowca. A my przychodzimy nie mówimy, z lampą naftową ciągle. My musimy zgasić te lampy i powiedzieć, że jest postęp techniczny i on się musi w głowach dokonać. No i ten postęp musi się dokonywać też w społecznościach lokalnych. Właśnie, tutaj PARPA może odegrać i odgrywa ogromnie ważną rolę, także pokazując samorządom, które mają pewne narzędzia edukacyjne, dlatego że w Polsce funkcjonuje system, w którym gminom powierzono przed ponad 2 dekadami ogromną rolę jakby kształtowania pewnych działań związanych z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym. Za tym idą duże pieniądze, którymi samorządy dysponują. Jest pytanie, kilka razy Najwyższa Izba Kontroli wypowiadała się w tej sprawie negatywnie, czy te pieniądze są dobrze wydawane, ale ważne jest, żeby też samorządowców, bo zmieniają się ludzie, wchodzą ludzie nowego pokolenia, zmieniają się także w rytm pewnych zmian politycznych. To musi być dobrze przemyślany program realizowany przez każdą jedną władzę, która jak powiedział pan redaktor, to jest program, który nie może abstrahować od tego, że żyjemy dzisiaj w innym świecie. Potrzebne są radykalne formy wyrazu. Tym bardziej, że panowie, chcę tutaj też kolejny przykład na naszej antenie pokazać. Przykład, który może szokować, bo mnie zszokował na przykład, że kiedy ledwo trzymając się na nogach, decydujemy się jeszcze na to, żeby wsiąść za kierownicę samochodu. Zobaczmy. I tu doskonale widać też właśnie, jak obywatelsko powinniśmy reagować na takie sytuacje. I tak reagujemy często. Panie prezesie. Aby było tak jak najczęściej, no to był tak drastyczny przykład, że można powiedzieć nieco humorystycznie, chociaż nikomu nie jest tu do śmiechu, że największą przeszkodą do tego, żeby pijany kierowca wsiadł za kierownicę, był sam pijany kierowca, bo był już w takim stanie, że z trudnością się poruszał. Ale często to nie jest aż tak zły stan, a jednak widać, że ktoś jest pod wpływem alkoholu i wtedy o te reakcje troszeczkę trudniej, no bo trochę trudniej zareagować, kiedy nie mamy do czynienia z czymś tak drastycznym, aczkolwiek te zatrzymania obywatelskie zdarzają się, one są w pełni uregulowane prawem, każdy może i powinien zatrzymać pijanego kierowcę, każdy może zadzwonić na policję i powiedzieć, że ma podejrzenie, że przed nim jedzie ktoś, kto zachowuje się na drodze dziwnie i być może jest pijany, co więcej, jeśli te podejrzenia się nie potwierdzą, to taki telefonujący nie ponosi żadnych konsekwencji, to też ważne, żebyśmy powiedzieli, bo ludzie często kalkulują, będę miał problemy z prawem, jeszcze się okaże, że kogoś niesłusznie oskarżyłem i tak dalej. Takiego problemu nie ma. I naprawdę też warto skończyć z takim przekonaniem, że tego rodzaju interwencja jest jakąś formą donosicielstwa, dlatego że my mamy, to wynika z naszej historii, całej historii XIX i dużej mierze XX wieku, że mamy niechęć do współpracy z organami. Tak jest, znam ten ból i powiem szczerze, że się wiele razy tak zastanawiam, jak się mówią, dzisiaj to się nazywa, wiecie jak? Sygnalizator. Sygnalizator, ładniej niż donosiciel. Czyli donosiciel. A ciągle jest takie z tyłu głowy, a czy ja nie doniosłem na niego przypadki, a powinno być coś zupełnie innego. Szkolenia się odbywają w firmach, nie wiem czy wiecie, które mówią, że proszę bardzo, że muszą być w firmie sygnalizatorzy. Że oni dla dobra działają w firmie. Dobra, to inny temat jakby troszkę. Ale ważne, dlatego że być może także w tej części, która jest ze względu na kampanię realizowaną z Ministerstwem Sprawiedliwości dla mnie istotna, to warto też na poziomie szkolenia kierowców mówić nie tylko o ich postawach, ale także o tym, że to drugi kierowca może być kimś, kto realnie kontroluje ryzykowne sytuacje na drodze, na przykład związane z podejrzeniem, że ktoś pijany włączył się do ruchu drogowego i że ta interwencja jest nie tylko uprawniona, ale ona jest konieczna i trzeba do niej zachęcać. No właśnie, tylko panowie, pytanie, czy taka potrzeba obywatelskiego sygnalizowania, na przykład o takich sytuacjach, nie powinna być gdzieś nam wkładana, już tak brzydko mówiąc, kolokwialnie, do głowy już właśnie od tych najmłodszych lat, co mówiłem jeszcze przed przerwą, że ten system szkolenia kształcenia kierowców powinien się właśnie od najmłodszych lat zaczynać. Od tego, jak poruszać się właśnie tymi hulajnogami, jak rowerami i iść w kierunku właśnie już później prowadzenia pojazdów, mając na uwadze alkohol, mając na uwadze różnego rodzaju niebezpieczeństwa, środki psychoaktywne i tak dalej na drodze. Panie redaktorze. Nieżyjący mój przyjaciel Ryszard Peryt, który był reżyserem wybitnym, intelektualistą, za zasługi zresztą położony został w Świątyni Opatrzności w Warszawie. Decyzją jej oznaczony przez prezydenta toczył ze mną spory. Czy istnieje coś takiego jak charakter narodu? Czy są takie narody, które mają pewne swoje cechy? Wiecie, dlaczego to mówię? A i co uważał Ryszard Peryt? No on mówił, że nie, że to jest indywidualność, że jednak człowiek, że jednak istnieje, a ja twierdziłem, że jednak istnieje. Ale tu pan redaktor chyba trafił w samo sedno, z tym, że trochę trudne to jest pytanie. Mianowicie, dlaczego Szwedzi na przykład, no bo pan mówi o tym, żeby wychowywać. Dlaczego Szwedzi, Finowie, nawet Niemcy, prawda? Oni jednak zachowują się na drodze inaczej. Myślę, że to jest sprawa wychowania przez lata. Że jednak przez lata całe wbija się tym ludziom jakiś ornung w szkole, w zachowaniu, w domu i tak dalej. Czyli my mamy do wykonania od dzisiaj straszną robotę. My musimy naprawdę... O Jezu, powiem coś strasznego zapewne. No wychować naród to nie można, ale wszczepić takie cechy, które będą bardziej pożyteczne na przyszłość. Bo tego się inaczej nie da. My musimy, zresztą Unia Europejska to powiedziała, musimy wychowywać nowego człowieka stosownie do naszych czasów. Bo zdarzają się też takie sytuacje, o których na naszej antenie mówił Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysłu Spirytusowy. Sytuacje dotyczące osób, które prowadzą pojazdy bez uprawnień. Do tego są niepełnoletnie. Posłuchajmy. Osoby niepełnoletnie, często niezbyt jeszcze odpowiedzialne, sięgając po alkohol, mają również takie tendencje, że po alkoholu chętnie wsiadają za kierownicę, często nie mając w ogóle prawa jazdy. No właśnie, panie prezesie, i tu kolejny problem gdzieś nam się pokazuje na temat tego problemu bardzo szerokiego związanego z alkoholem, ze środkami psychoaktywnymi, że często właśnie nie idąc do szkół nauki jazdy, omijając jeszcze to wszystko, bo jesteśmy niepełnoletni, bo jeszcze się nie szykujemy do poruszania na drodze z uprawnieniami, że też takie sytuacje się zdarzają. No wobec nich nic w ten sposób, o jakim była tutaj mowa, zrobić nie możemy. Być może rzeczywiście trzeba odwołać się tutaj do refleksji pana redaktora, że tylko silne środki karne mogą odstraszać, ale... A ta edukacja od najmłodszych lat? No na pewno, ale to trochę jest... Pan użył niezwykle ważnego słowa rodzina. Można programować edukację, można włączać szkołę, to jest niezwykle ważne, ale jednak pewne wzorce przenosi się z życia rodzinnego. No to, do czego możemy zachęcać, to jakby wzmacnianie świadomości. Dzisiaj rodzice też są w ogromnie trudnej sytuacji, rozpięci pomiędzy koniecznością zarabiania pieniędzy, a podołaniem swoim funkcjom rodzicielskim, wychowawczym. Trzeba robić wszystko przynajmniej, żeby mieć tego świadomość. To znaczy trzeba odrzucić taki bardzo szkodliwy mit, że dziecko wychowuje się samo, bo wtedy, kiedy ono wychowuje się samo, to tych wzorców w żaden sposób sobie nie buduje. I tu pełna zgoda z pańską tezą, bo ja rozumiem, do czego pan zmierza, no ale to już jest takie wyzwanie, które znacznie przekracza ramy możliwości ludzi zajmujących się ruchem drogowym, bo jest w gruncie rzeczy pytaniem ale właśnie, o charakter społeczeństwa, tak jak pan redaktor powiedział, jego cechy narodowe. Ja też się zgadzam. Ryszard Peryt, wybitny inscenizator, wspaniały artysta, wielka chluba Polski, ale być może w tym wypadku ten indywidualna perspektywa artysty, człowieka żyjącego światem Mozarta, jakby trochę przysłoniła to, co na przykład pańskie doświadczenie wieloletnie edukatora w sprawach ruchu drogowego pokazuje, że istnieje coś takiego jak duch narodowy w sposobie również jak poruszania się. Jak jeżdżą Finowie, jak jeżdżą Niemcy, a jak są różnice, Francuzi. Tak. Ja na przykład mam jeszcze jedno. Po mojej wycieczce teraz do Włoch stwierdziłem, że Polacy są bardzo kulturalnie jeżdżącym narodem, naprawdę. I będę tej tezy bronił i Polacy naprawdę, tylko czasami rzeczywiście puszczacie wodze fantazji jakiejś dawnej i pijecie alkohol. I tego nie wolno. Albo zażywamy środki psychoaktywne. To też trzeba usuwać. O tym będziemy rozmawiać. Będziemy jeszcze do tego tematu na pewno, drodzy widzowie, wracać. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Mój apel, żebyście się wzięli bardziej aktywnie do propagowania tego tematu. Trzeba pójść do naczelnego i powiedzieć, panie redaktorze... Bierzemy się. Cały czas rozmawiamy o ruchu drogowym, o bezpieczeństwie, panie redaktorze. Więcej materiałów jeszcze, bo to o życie ludzi chodzi. Wiecie, ile to kosztuje? Ja już nie chcę przeliczać. Miliardy tak, zł zdecydowanie. Rocznie. No. Ale pilnujemy tego tematu, będziemy do niego wracać, drodzy państwo, na pewno. Włodzimierz Ziętarski, dziennikarz motoryzacyjny, prezes stowarzyszenia kierowca.pl i Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza, byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję raz jeszcze, panowie. Dziękujemy. Dobrego bardzo. Dnia dziękuję. Życia dziękujemy państwa. Zachęcam do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Do zobaczenia.